że tam nic nie widać, nic nie słychać i nic nie można powiedzieć. Fale umieją milczeć, a wśród map nawigacyjnych są i takie, których nie widzą postronne oczy. Drapieżcy morza. Nikt nie wie, ilu ich jest, ale wiadomo, że wokół nich skupia się najnowsza technologia. Także ta służąca ratowaniu życia. Bo specjalne zadania rodzą też specjalne problemy, bo stery głębokości czasem odmawiają posłuszeństwa. A wtedy... Łódź podwodna Dziwoląg. Kadłub ukrywa 3 stalowe sfery. Dla przyrządów i napędu, dla obsługi i dla 24 ludzi, których jednorazowo można podjąć z wnętrza zatopionego podwodnego okrętu. 35 ton żelastwa, które użyteczne jest tylko pod wodą i które musi nadawać się do transportu, gdyż nikt nie planuje miejsca katastrof. Do przerzutu w miejsce akcji używa się aż 3 naraz największych w świecie transportowych samolotów. A drogę nad morze starannie trzeba zaplanować, eliminując zbyt ostre zakręty i zbyt niskie wiadukty. Do rejonu katastrofy dowozi tę maszynę duży podwodny okręt metodą na barana. Dokładnie nad miejscem akcji poruszać się już może o własnych siłach. Zanurzenie, lokalizacja, podwodne dokowanie, wyrównanie ciśnień. Poprzez szczelny, ratunkowy tunel załoga wraku może już zmienić lokal. To wszystko żywcem przypomina działania na kosmicznych stacjach orbitalnych. Załoga współczesnych podwodnych okrętów liczy około 150 ludzi. To znaczy, że ratunkowy wehikuł musi wykonać 6 rejsów. 6 razy w dół i w górę. I będą uśmiechy, uściski i świadomość, że jednak udało się wrócić. Ludzie wyjdą, a łódź... No cóż, Neptun nie lubi oddawać wraków. Tygodniami i z narażeniem życia nurków można zatapiać pontony, przeciągać liny, napełniać powietrzem i liczyć, że przypadkowy przechył nie przekreśli, jak tu, sensu całej akcji. Można też inaczej. Sens starej technologii podnoszenia wraków mieści się dziś w jednym urządzeniu, manewrującym pontonie wyposażonym w mocarne chwytaki. Trzeba tylko precyzyjnie wylądować, mocno uchwycić, a powietrze pompowane pod ciśnieniem do zbiorników balastowych dokona już reszty. System ten ma tę ogromną zaletę, że wyzbywa się plątaniny kabli i lin. Kiedyś głównym problemem była dokładność. Pontony musiały być zatapiane precyzyjnie, tam gdzie leżał wrak, inaczej nie było szans na ich zamocowanie. Nowa jednostka przynajmniej z tym potrafi sobie poradzić. 5 napędowych śrub umożliwia przemieszczanie się w dowolnym kierunku. A 2 podwodne kamery telewizyjne i potężne reflektory przewiercają obszary mroków, zapewniając szansę na precyzyjne sterowanie z powierzchni. Bo tak naprawdę jest to zdalnie sterowany, potężny, podwodny manipulator. W testowych działaniach ten system głębokiego ratownictwa zdał już kilka egzaminów. W praktyce nie użyto go jeszcze ani razu, bo albo nie było potrzeby, albo możliwości. Bo Neptun nie z każdej głębokości oddaje swoje zdobycze. Technologie militarne w wielu dziedzinach wyznaczają granice możliwości. Pod wodą na pewno. I paradoks. Nawet tu filozofia panować często oznacza tylko filozofię móc wrócić. No tak, ale czy ta sama filozofia nie obowiązuje w lotach kosmicznych, a nawet w lotnictwie? Człowiek jednak będzie tam ciągle schodził. No po pierwsze dlatego, że to jest obszar, którego jeszcze nie zna, no obszar do penetracji. A po drugie,
No znów popatrzmy na sprawę zdobywania kosmosu. Używa się automatów, używa się bardzo specjalnych urządzeń, które załatwiają różne sprawy bez udziału człowieka, ale przecież te urządzenia tylko torują drogę naszej obecności gdzieś tam daleko. No i tu będzie chyba podobnie. No zresztą przewiduje się, takie są prognozy, że powiedzmy do końca tego tysiąclecia uda się praktycznie wykorzystać głębokości w granicach 200-300 metrów, to jest szelf. Następne 50 lat prawdopodobnie pozwoli zejść człowiekowi i działać na głębokości 750 metrów. 100 lat później prawdopodobnie opanujemy głębokości do 1500, a może jeszcze niżej. No, jednak będzie się tam schodziło. Zresztą, słuchaj, jeden z ludzi, który kiedyś w stalowej kuli opuszczał się w głąb i pierwsze rekordy głębokości miał na koncie, profesor Charles Beebe, no, pisze coś takiego. Dopóki nie znaleźliśmy drogi do innych planet, dno oceanów jest najbardziej fascynującym miejscem, o jakim mogliśmy tylko marzyć. No jest to oczywiście prawda, tylko należy do tego cytatu dołożyć jedną uwagę, o którym mogliśmy tylko marzyć po to, by tam wysłać roboty. Po to, by tam wysłać maszyny, a nie po to, by zaistnieć tam jako mieszkańcy podwodnych Atlanty. To są mrzonki, fantazje, fantasmagorie, można powiedzieć, których zresztą przykłady nawet były takie interesujące. Tworzono coś w rodzaju podwodnych miast na wystawach światowych, na przykład w Japonii powstało coś takiego jak Akwapolis. Tak, poza surowcami i żywnością szukamy miejsca dla siebie, słuchaj, jest ciasno. Więc ja bym to miejsce dla siebie powiedział, że ono nam wystarczy na planecie Ziemia, że Homo aquaticus jest mrzonką właśnie z powodów przede wszystkim fizjologicznych. Natomiast rzeczywiście jest to tak fenomenalny zbiornik najróżniejszych surowców, nie tylko ropy, ale przecież i metali w postaci czystej, w postaci konkrecji, najróżniejszych bogactw, a także żywności. Zbiornik tak wielki, że warto po niego rzeczywiście wyciągać rękę. Tylko rękę uzbrojoną w odpowiednie manipulatory. Człowiek czy maszyna? Na to pytanie technika zawsze odpowiadała jednoznacznie. Jeśli tylko człowieka gdzieś można zastąpić, to trzeba. A szczególnie tam, gdzie środowisko pracy jeży się zagrożeniami. A więc maszyna. Człowiek schodził tu kiedyś, by po prostu zobaczyć, co kryją fale. Więc maszyny najpierw załatwić muszą jego pasję poznania. Jest malutki. Razem z garażem umieszcza się go poniżej linii wodnej statku, tam gdzie nie niepokoją już fale i skąd natychmiast może ruszyć do akcji. Maszynka sterowana jest zdalnie, kablowo, przez jednego operatora. Tym samym kablem wędruje na powierzchnię obraz z podwodnych telewizyjnych kamer uzbrojonych w szerokokątne obiektywy. Jest malutki, zwrotny, więc wszędzie się wciśnie. I wszystko można zobaczyć bez konieczności zanurzenia w lodowatej wodzie choćby czubka palca. Nazywa się RCV-225 i jest przedstawicielem licznej już dziś rodziny podwodnych pojazdów inspekcyjnych. Używa się go do kontroli stanu podwodnych rurociągów, wiertni, zbiorników, fundamentów naftowych i gazowych platform. Dla ludzi byłaby to praca z ciągłym narażeniem życia, a jemu jest obojętny. Pójdzie wszędzie, gdzie tylko sięgnąć może kabel zdalnego sterowania, choćby kilometr w dół. No tak. Ale ludzie schodzą pod wodę nie tylko po to, by zaspokoić swą żądzę poznania. Schodzą, by pracować. A więc człowiek czy maszyna? Maszyny mają swoje ograniczenia. Te do działań pod wodą zwykle są zbyt wyspecjalizowane. I każda zmiana zadania wymaga ich wynurzenia i przezbrojenia. Ale w to środowisko także daje się przenieść idea wielozadaniowych centrów obróbczych. W
Wielozadaniowy manipulator Narad 476. Uzbrojony oczywiście w kamery, reflektory, elektronikę zdalnego podwodnego sterowania, ale także w potężny magazyn narzędzi na wszystkie okazje. Trwa ćwiczebna akcja. Dotrzeć do zatopionego samolotu, przegryźć aluminiowe wnętrze, odciąć podpory i wydobyć na powierzchnię czarną skrzynkę z zapisem powodów katastrofy. Szczęki manipulatora z siłą niemal 3 ton stabilizują maszynę w miejscu akcji. Zmiana narzędzi, śruby ostatecznie zakotwiczoną maszynę gdzie trzeba. Czas na bardziej delikatne operacje. Cały czas pod nadzorem 2 telewizyjnych kamer, bo to przecież nie działa samo. Każdym ruchem hydraulicznych siłowników i silników steruje operator gdzieś tam, gdzie ciepło, widno i sucho. Na powierzchni. Hydrauliczny siłownik z gracją, ale bez pardonu otwiera aluminiowe pokrycie. Zmiana narzędzia. Szczypce odcinają metalowe wręgi kontenera. Zmiana narzędzia. Udarowy śrubokręt odkręca mocujące czarną skrzynię śruby. Jeszcze dołączenie pływającej boi i ostatnie cięcie nożyc. Ostatecznie uwalnia rejestrator z gniazda. Wykonane. 2,5 godziny ciężkiej, podwodnej roboty, z którą miałby nie lada kłopoty zespół najlepiej wyszkolonych nurków. A więc człowiek czy maszyna? Oczywiście tylko maszyna. A jednak maszyny też mają swoje ograniczenia. Kabel sterujący nie może być zbyt długi, a musi być kabel, gdyż woda drapieżnie pochłania krótkie i ultrakrótkie fale radiowe, a długie nie nadają się do transmisji danych. Na dodatek pod wodą może się zdarzyć tyle niespodziewanego. Decyzje powinny być jednak podejmowane na miejscu akcji, tam w głębinach. Oceaniczne ramię numer 1, tak nazywa się ten podwodny dziwoląg. Ramię mocarnego manipulatora sterowane jest z malutkiej kabiny przez człowieka. Jest to niezwykłe sterowanie, ze sprzężeniem zwrotnym. Operator czuje twardość powierzchni, której dotyka narzędzie. Elektronika zapewnia tu prawdziwy dotykowy kontakt. Urządzenie opuszczane jest ze statku na stalowej linie, przy czym specjalny mechanizm eliminuje wpływ fal na powierzchnię. Nie brak oczywiście telewizyjnych kamer przekazujących na powierzchnię obrazy z głębi, ale jednak całością steruje człowiek, tam, w miejscu akcji. Może się przemieszczać, wykorzystując własne śruby napędowe. Może pracować, używając niesamowitego, sprzężonego z ręką manipulatora i nawet może zapomnieć, że nad głową ma 700 metrów żywiołu. Tak jakby problem ciśnienia, ciemności i zimna nigdy nie istniał. Nie jest to robot w dosłownym sensie tego słowa, bo w środku przecież siedzi człowiek. Nie jest to skafander w dosłownym sensie tego słowa, bo człowiek, choć ważny, jest tylko elementem systemu, dodatkiem. Specjaliści nazywają takie urządzenia egzorobotami. Niech im będzie. Ważniejsze wydaje się co innego. Tu chyba tkwi prawdziwa odpowiedź na pytanie o przyszłość ludzkich działań w oceanach. Człowiek czy maszyna? Ani tak, ani tak. Razem.